Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony wspaniałym perfumom, nowej odsłonie. Niektóre z Was pewnie czekały na tą odsłonę, na recenzję, a więc dzisiaj będzie o J'adore, nowej wersji tej alcohol free. Ja już mam w swojej kolekcji, czekałam na nie i właśnie ten odcinek będzie o nich, także koniecznie zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek jest to gorące review nowych perfum J'adore, mianowicie wersji perfumowalnej, ale alcohol free, czyli bezalkoholowej, The O. Słuchajcie, ja już psikałam się nią w zeszłym tygodniu, była tu wielka taki launch, wielki taki odsłona tych perfum, może tak, właśnie w moim sklepie. Bardzo podobała mi się buteleczka, bardzo podobały mi się wszystkie te blotery, które były rozdawane właśnie, żeby tu zachęcić klientów i dać im powąchać. Były w takiej fajnej odsłony, że był taki papierowa, taka kartonowa bloter, ale w środku właśnie takie, nie wiem jak to określić, ale taki był papier jakby wstawiony, znaczy nie papier, a taka siateczka właśnie materiałowa i na nią sprejowano właśnie, psikano tutaj te nowe perfumy. I ja byłam bardzo ciekawa, bo słyszałam takie opinie, niezadowolenia, że one są nietrwałe, że jednak nie ma tego alkoholu, że jest to bardziej wodnista, taka akwatyczna odsłona. Powiem Wam tak na szybko, że kompletnie się nie zgadzam z tym. Ja J'adore bardzo długo używałam, mam swój, że tak powiem, na mojej etażerce w mojej kolekcji wodę perfumowaną, mam też olejek i słuchajcie, powiem Wam tak, że jest to przepiękna edycja i zaraz Wam ją pokażę, zrobię taką review i odsłonę właśnie tu razem z Wami w pięknej właśnie tutaj torebeczce Diora. Mam tą butelkę, ja kupiłam tylko 30 ml, no ale tu dorzucano właśnie próbkę, czyli mogliście najpierw, że tak powiem, użyć tej próbki. Jeżeli Wam się nie podobają te perfumy, możecie zwrócić. Jest to, jak widzicie, wersja J'adore Parfum de Eau i bezalkoholowa. Ja oczywiście zrobię tu odsłonę z pełnej butelki, nie z tej próbeczki. Przepiękna, grawerowana kwiatami, słuchajcie, tutaj nie wiem czy widzicie, nawet opakowanie bardzo misterne. I w środeczku coś, takie cacuszko, przepiękna buteleczka. Ja mam 30 ml. Zobaczcie, tutaj oczywiście ten piękny naszyjnik. Tutaj wygrawerowany J'adore, no i ta kulka, no i ta taka perłowa buteleczka, która jest przepiękna, naprawdę od razu mnie urzekła. Uważam, że na plus, wygląda tak bardzo elegancko, spektakularnie bym powiedziała, widząc całą tą odsłonę. No i sprawdzam sobie tak szybko, co w zasadzie chcieli osiągnąć. No chcieli właśnie osiągnąć tą wersję, która jest tylko jakby jest opatentowana przez Diora, czyli Alcohol Free Formula, która jest tylko, tak jak powiedziałam, ekskluzywnie dla Diora, ale zapewnia właśnie dużą trwałość, długą trwałość tych perfum przez cały dzień. I sprawdzam sobie nuty i bardzo mnie to urzekło, że jest tu Chinese Magnolia, czyli ta chińska magnolia, którą ja uwielbiam, która jest też w Estee Lauder tutaj, w tej Beautiful Magnolia, a oczywiście jest jaśmin sambak, taka słoneczna odsłona i te właśnie welwetowe nuty chińskiej magnolii, oczywiście jest też neroli. Tak porównywałam się, czym się różni właśnie woda ta perfumowana z 1999 z moją przepiękną Charlie Theron. I no to na pewno były te nuty jaśminowe, była też, słuchajcie, magnolia, była gruszka, melon, mandarynka, konwalia i wiele, wiele innych kwiatów, więc generalnie jest to takie nowe oszacowanie tego zapachu. Ja sobie zaraz psiknę, moi kochani, tutaj na Wizbi, ale tak jak mówię, od razu widzicie, że ta formulacja, jak psikniecie, to jest, zobaczcie, jak mleczko. Te perfumy zachowują się jak mleczko,
a nie jest to właśnie taka nuta tego alkoholu. To mi się bardzo podoba i od razu macie pełną koncentrację tych perfum. To nie jest wersja właśnie, że jak psikacie normalnym żador, to gdzieś czujecie te nuty alkoholu, one się utleniają, bla 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 i musicie czekać. Jest to właśnie taka mleczkowatość. Ona jest może taka sticky trochę, powiedziała, że taką daje powłokę, się lepicie, ale bardzo mi się podoba, że jest to takie mleczko. Nie wiem czemu. Wygląda dziwnie, ale jest pełna koncentracja tego zapachu, pełna koncentracja tego jaśminu, tych pięknych białych kwiatów, tej właśnie tej ody do tych białych kwiatów. I od razu jest bardzo skoncentrowany ten zapach. Tak bym powiedziała, bo to się mi rzuca tak na pierwszą, jakby na pierwszy raz, kiedy psikacie w ogóle te perfumy. Tak jak mówię, już sobie psiknęłam, więc wiem mniej więcej czego oczekiwać. Dlatego zdecydowałam się na zakup. Jest to bardzo trwała formulacja, naprawdę słuchajcie, jeżeli chodzi o trwałość, ja je nosiłam przez cały dzień i nawet jak umyłam ręce i tutaj nadgarstek, to cały czas ta trwałość była na miejscu, więc ta ich produkcja, ta koncentracja tej wody, czyli takie skoncentrowanie właśnie wody i tych kwiatów, tej intensywności jest tu osiągnięta w 100%, tak jak chcieli. Na plus dla mnie jest, słuchajcie, ta butelka. Ta butelka jest dla mnie prześwietna. To jest oczywiście glas, ale taka właśnie jakby sperylalizowana, że macie tu taką perłową poświatę. No i oczywiście piękny ten naszyjnik, taka amfora z tą kuleczką. Także dla wszystkich zwolenników ja bym na pewno tutaj poleciła ten zapach, bo kto kocha żador, na pewno odnajdzie tutaj, tak jak porównałam tutaj nuty, to bogactwo jaśminu, to są jaśminowe, ale ta magnolia właśnie jest tam wyraźnie zaznaczona. Nie wiem, czy tu są inne też nuty, tak sobie na szybko sprawdzę, czy to jest tylko i wyłącznie po... co tam jeszcze włożyli. Już sobie szybciutko właśnie tu porównam, bo być może jeszcze oprócz tych nut białych, kwiatowych coś włożyli. Szybko sprawdzam sobie na fragrantice, ale generalnie jest to oda do białych kwiatów i oprócz tej magnolii i jaśminu nic tu nowego nie podali. Być może to jest jakieś ukryte nuty, ale wydaje mi się, że nie. Także ja osobiście gorąco polecam właśnie wszystkim zwolennikom Jador dostanie tej wersji. Nie słyszałam, czy ona ma być limited edition, czyli limitowana. Wydaje mi się, że ona wyjdzie na dobre. No przecież jest przepiękna. Naprawdę słuchajcie, nie zgodzę się kompletnie, że jeśli ktoś powie, że projekcja tego zapachu jest gorsza niż Jador Eau de Parfum, bo ona jest dość silna. Wydaje mi się, że jest bardziej kremowa nawet i mniej jaśminowa, ale jest przepięknie cały czas skoncentrowana od momentu, kiedy psikniecie tą wodę do momentu, kiedy ona się utlenia przez jakiś czas na Waszym ciele. Także zobaczcie, bardzo się cieszę, że kupiłam to cudo. Cały czas myślę nad kupieniem Miss Dior, które w tej nowej odsłony, które jest dla mnie trochę mydlane, ale generalnie coś mi kusi, żeby mieć. Ja na pewno też zrobię recenzję i pokażę Wam też moje nowości, bo ja dałam taką, zachęciłam Was właśnie do oddania głosów, jakie odcinki byście chcieli zobaczyć na moim kanale, no i na pewno będzie o nowościach. To jest jedna z pięknych nowości, które ja Wam polecam na Babie Lato i właśnie teraz na taką rozpoczynającą się piękną jesień. Słuchajcie, to by było na tyle. Być może odcinek trochę chaotyczny, ale chciałam zrobić taki jakby na gorąco tu z Wami, omówić ten zapach, jakby Was zachęcić też, jeśli lubicie nuty Jador. Życzę Wam miłego dnia, oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania i szerowania, żeby kanał się rozwijał. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zawsze zostawiają komentarze, zapewniam, że zawsze odpisuję. Oczywiście powiem Wam, nie będę odpisywać na głupie komentarze pod tytułem
naucz się mówić po polsku, czy przytaczanie, nie wiem, tutaj całych cytatów ze słownika języka polskiego. Słuchajcie, ja mieszkam tu w Anglii, staram się utrzymywać właśnie, że tak powiem, w moim języku ten kanał. No i to by było na tyle, także nie będę tu się dalej tłumaczyć.